ostatnie w górze. I hop, hop, wszyscy! Patronite.pl / telewizownia. Zostań naszym patronem już dziś. Powiedz Tomku, czy decyzja o tym, żeby wystąpić tam Bangarang podjęta została szybko, czy musieliście jakoś się zastanawiać, czy to przyjeżdża, czy nie? Nic mi nie wiadomo, żebyśmy się zastanawiali. Po prostu ja w zasadzie nie była przeze mnie decyzja podejmowana, więc ja nie mogę tutaj się wypowiedzieć. Po prostu dowiedziałem się od menadżera, że na festiwalu takim sobie tutaj zagramy i super. Chyba jesteście przyzwyczajeni do takich większych festiwali, co? Troszeczkę niż ten. Wiesz co, bardzo różnie jest, bo gramy też czasami na zlotach. Graliśmy na zlotach, gdzie graliśmy na przyczepie i graliśmy na zlotach, gdzie było, nie wiem, tam na 5 tysięcy ludzi. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo różnych rozmiarów imprez. A powiedz mi, czy na taką imprezę jak Bangarang szykujecie jakąś setlistę specjalną, czy gracie co zazwyczaj gracie? Znaczy my setlisty zazwyczaj produkujemy tam na tydzień, dwa tygodnie przed koncertem i tutaj było podobnie, z tydzień temu tam Wojtek wysłał setlistę. Zazwyczaj coś specjalnego, czy pasuje, czy nie pasuje. Znaczy specjalnego chyba nie, po prostu jest zestaw utworów. Nie jest taki typowy, jak graliśmy na klubowych koncertach, więc no, można powiedzieć, że w pewien sposób jest specjalny, ale w zasadzie za moich czasów to my już praktycznie przejechaliśmy, oprócz tych takich płyt, powiedzmy, trochę udziwnionych, typu tam One Way czy Dead End, to graliśmy już prawie wszystko z naszego materiału. I teraz trudno mi wtedy powiedzieć, wiesz, co jest wyjątkowe, nie? Wyjątkowe to na przykład było, jak w Poznaniu zagraliśmy 6 lat temu utwór z płyty, która się teraz dopiero ukaże w listopadzie, nie? Więc to było wyjątkowe. A tak, no to staramy się, żeby każda setlista w jakiś sposób tam zaskakiwała, bo mamy takich ludzi, którzy jeżdżą za nami po całej Polsce, nie? Że na przykład są takie dwie pary w szczególności, które na przykład jedna z tych par była na koncercie w tym roku, nie wiem, 30 razy, a druga była 20 razy. Nie? A dzisiaj też są, czy dzisiaj ich nie ma? Przypuszczam, że jest szansa, że mogą być, ale jeszcze nie widziałem ich, więc no się okaże. Ale myślę, że któraś z tych dwóch par na pewno będzie, jeżeli nie obie. Powróćmy do twoich czasów, które nazwałeś, czy to był 2007 rok, tak? Dołączyłeś do Chyba tak to było. Słuchaj, czy jak... Możemy się zamienić miejscami, bo mi tak zawiewa. Dobra, nie ma. No, może mi zawiewać. Hej, jak? Przerobiłeś mnie totalnie do maksa. Dobra, słuchaj, jak w tym 2007 roku, no musiałeś się uczyć linii wokalnych, w ogóle wersji po Grzesiu Kupczyku, czy łatwo wszedłeś ten repertuar starszy, to jest w ogóle starszy, dla ciebie nowy Turbo, czy miałeś jakieś trudności? Z tym uczeniem to nie do końca tak było, bo ja byłem fanem Turbo od lat, nie? Więc ja zacząłem Turbo słuchać, jak byłem gówniarzem, to był chyba w ogóle muzyki metalowej zacząłem słuchać, wydaje mi się, że to był 91 rok, jak Czarna Metallica wyszła. I wtedy, no może się trochę musiałem uczyć tych płyt typu Wojownik, typu Tożsamość, Awatar trochę, chociaż Awatara słuchałem na studiach,
Natomiast jako gówniarz słuchałem dorosłych dzieci, słuchałem Smaku Ciszy i Kawalerii. Potem już poszli za ciężkie dla mnie klimaty, bo ja zawsze preferowałem śpiewane wokale, w muzyce metalowej też. No a wiadomo, ten Wojownik nie jest śpiewany, tak, tylko jest szczekany jest. A już takiego szczekanego wokalu jakoś nie trawiłem, więc wtedy jakby odpuściłem turbo. Ale jak wrócili z Awatarem, w ogóle uważam, że Awatar to jedne z najlepszych wokali, jakie w turbo nagrał Grzesiek. Także no się jarałem wtedy. No potem Tożsamość była, Tożsamością się trochę mniej jarałem, chociaż niby była bardziej klasyczna, ale no jakoś tak te kompozycje na Awatarze chyba mi bardziej siedziały, nie? Jak teraz graliście teraz 400-lecia dorosłych dzieci, odkryłeś utwory z tej płyty na nowo dla siebie. I może były takie, które mniej lubiłeś, ale dzięki tej trasie one się jakoś inaczej zabrzmiały, polubiły się bardziej? Zdecydowanie takim numerem jest Nie Znaczysz Nic, który jak dla mnie na płycie nie znaczył nic. A tutaj nabrał sensu! Ja tak naprawdę ten utwór to równie dobrze mogłem przerzucać na tej płycie, bo w ogóle ze mną nie rezonował w żaden sposób, nie? A tutaj jakiegoś takiego nowego powera dostał na tej trasie, tak fajnego takiego hardrockowego pierdolnięcia, że naprawdę polubiłem ten numer. W ogóle płytę dorosłe dzieci jak poznałeś? Ktoś ci przyniósł winylan i nie wiem, kolega, czy gdzie? Jak to w ogóle do ciebie trafiła płyta dorosłe dzieci? Wydaje mi się, że to była prędzej kaseta, a nie płyta. I jeżeli dobrze pamiętam, pierwsza kaseta z Półturbo, którą słuchałem, to był Smak Ciszy. I teraz nie wiem, czy najpierw był Kawaleria, a potem dopiero Dorosłe Dzieci. Na pewno Dorosłe Dzieci nie były pierwszym wydawnictwem Turbo, które słyszałem. Ulubioną moją chyba był... Znaczy, preferowałem Smak Ciszy ponad Dorosłe Dzieci. A teraz trudno mi powiedzieć. Chyba wolę Dorosłe Dzieci, bo lepiej brzmią po prostu. Ten Smak Ciszy, no tam dosyć dziwne rzeczy się dzieją w tym miksie. Ale no kompozycje, liczą się kompozycje. Kompozycje są i tu, i tutaj dobre, nie? Także nie pamiętam dokładnie, jak trafiła. Przypuszczam, że mój brat to przyniósł, bo nie kojarzę, żeby to było moje odkrycie. Także prawdopodobnie mój starszy o 3 lata brat Marcin przyniósł kiedyś jakieś kasety Turbo i tak się zaczęło. A jakie jeszcze odkrycia zawdzięczasz swojemu bratu? Co jeszcze przyniósł takiego, co cię zwaliło na kolana? U panie, teraz pan pytanie pan zadał sprzed kurwa 35 lat. Ja mam teraz pamiętam. Archeologia. Ni hu hu. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na twoje pytanie, natomiast mogę ciekawą historię opowiedzieć taką, że taka była trochę między nami rywalizacja, bo na przykład ja miałem Ride the Lightning, a on miał Master of Puppets, nie? I on uważał, że Master of Puppets jest lepsza, a ja uważałem, że Ride the Lightning jest lepsza. Później ja miałem na przykład Bastarda Kata, a on miał Oddech Wymarłych Światów, nie? I dla mnie na Oddechu tam za dużo było tego... Nie, jak to tam? Spójrz na wielki czarci ołtarz! A ja mówię, ja wolałem śpiewane, nie? I tam już na Bastardzie niby tam jest ten growl, ale on jest taki śpiewany, ten growl, nie? A tam było miła ma, szkoda cię, w roku zdechniesz. I dla mnie to było już za daleko, nie? No ale mój brat oczywiście twierdził, że Oddech Wymarłych Światów jest lepszy od Bastarda. No i takie mieliśmy przekomarzanki. To taka historia. Też historia, która w ogóle jak się zaczęła nasza przygoda z muzyką metalową, to się zaczęło tak, że mieliśmy kasetę zespołu Roxette. Nie wiem, czy tytuł albumu był Joyride, czy chodziło o ten numer konkretny, ale zorientowaliśmy się, że najbardziej nas jara, jak tam, wiesz, wchodzi ta gitara przesterowana, nie? No i tym tropem przesterowanej gitary poszliśmy. I właśnie tak się nasza miłość do heavy metalu narodziła. I jeszcze jedna historia, bo widzisz, tak uderzyłeś w te stare czasy. Jeszcze pamiętam, jak rozkminialiśmy początek numeru Orion, Metaliki, i zastanawialiśmy się, co to za instrument jest ten na początku. Tam zaczyna się, w sumie to jakbym się zastanawiał, to do tej pory bym się zastanawiał. Wydaje mi się, że to jest gitara basowa. Chociaż kurna nie mam pewności, nie? Jest tam taki ten tym dziwnym, takim długim, trzymanym dźwiękiem się zaczyna i nie mogliśmy rozkminić, co to za instrument, nie? No
dobra, tak powiedziałeś o tym rockce, co mnie zainteresowało. A były jakieś takie właśnie pozametalowe, rockowe, nie wiem, numery czy wykonawcy, nie wiem, Michael Jackson, Madonna, takie rzeczy słuchaliście też, czy nie? Zanim było Roxette, no to pamiętam, że była Cissy Catch, była Kim Wilde, była nawet kurna Top One, słuchaj, mieliśmy kasetę, tak. Ale Modern Talking też? Modern Talking na płycie, tak, te kule, wiesz, na winylu, no to słuchaliśmy, to przecież to, kurwa, to była piękna historia, no. Także wszystko tak, MTV tam, wiesz, te historie, no a potem już Headbangers Ball jechało, to już popłynęliśmy, nie? To wiadomo, Vanessa Warwick, o Jezu, tak, ciekawa. Zresztą ja cały czas teraz słucham bardzo różnej muzyki, w zasadzie metalowej muzyki słucham teraz mniej, bo jakby w tej współczesnej metalowej muzie o tyle się mało ciekawie dla mnie dzieje, że te produkcje takie, wiesz, wynaturzone, plastikowe, napompowane mi się nie podobają. Także teraz słuchaliśmy sobie, z Przemkiem jechaliśmy, słuchaliśmy sobie płyty Whom Gods Destroy. No to tam jest pierdol konkret, jest naprawdę dobra luta, no i nie brzmi to plastikowo, nie? I tam się wszystko zgadza, są i piękne solówki, są piękne harmonie. Tam Sherinian na tym swoim klawiszu wypierdziela, bębniarz wygląda śmiesznie trochę, ale zapierdziela jak należy. No i Dino Jelusic na wokalu po prostu gniecie jaja, także no, nie ma co zbierać, nie? Także, no bardzo różnej muzy słucham i wtedy jakby... Przed Roxette była właśnie ta muza, o której mówisz, o której mówiłem, ten Modern Talking, był te Pink Floyd, był tam jakieś The Wall, mieliśmy też na winylu, były te Cissy Catch, Kim Wilde, Sabrina, tam wiadomo, z tymi cyckami, nie? Ale potem jak wjechaliśmy w heavy metal, no to był heavy metal, heavy metal, heavy metal, heavy metal. Mieliśmy taki mały sklepik w Bełchatowie, gdzie kupowaliśmy kasety i tam był tylko heavy metal w tym sklepie, także dużo, dużo było tego. I chyba ci zostało, że wolisz heavy metal, na przykład Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, niż straszowe rzeczy jakieś, tak? Kreatory, Slayery, co tam? Kreatorów, nie. Kreator, Slayer, Sepultura, to już nie były moje klimaty i nadal mi to zostało. Wolę jednak te... że co? Slayera ostatnio słuchałem płyty, którą podobno się fani Slayera wysrali na nią, bo mówili, że jest do dupy, Diabolus in Musica, a mi się właśnie podoba, bo jest inna, nie? Natomiast no oczywiście te pierwsze płyty Raining Blood, South of Heaven, to tak, to mi wchodzi, ale później już jest za duża luta, nie? I nie lubiłem nigdy takiego bardzo gęstego, szybkiego grania, nie? Jak oni już poszli w to, bo na tych pierwszych płytach tak przeplatali, a potem już poszli jedynki na werblu i to już jest nie mój świat, nie? Jak u ciebie z Deep Purple, Black Sabbath, Purple na przykład, Ian Gillan, cenisz tego wokalistę? Oczywiście, że bardzo go cenię, bo teraz już powiedzmy, wiesz, nie jest to Glenn Hughes, który kiedyś śpiewał średnio, a teraz z każdym rokiem śpiewa, po prostu mówisz, gościu 7 dych na karku ponad, nie? I po prostu tak miażdży tym wokalem, że nie wiesz, co jeszcze może zaśpiewać, nie? Ja pamiętam po płytach Black Country Communion, ja mówię, no już chyba się bardziej nie da zaśpiewać, nie? A potem wyszła płyta California Breed, gdzie on jeszcze większy wyżyk tam na wokalu zrobił. Ja mówię, jak to się dzieje, nie? No i Ian Gillan nie zalicza się do tych wokalistów prawdopodobnie dlatego, ale widzisz, to jest jego wada i zaleta jednocześnie, bo jak się słucha jego wykonów na żywo, w szczególności z tamtych starych lat, to jak dla mnie taką dużą zaletą w jego wykonaniach jest, że przez tą trochę walkę z techniką, bo czuje się, że on tam walczy z tym wokalem, jakiś taki dramatyczny, emocjonalny przekaz się tworzy, nie? I to było zajebiste. No przypłacił to tym, że teraz już raczej tam ten wokal nie jest taki, wiesz, wyrazisty jak był, ale no tak, no swoje, że w swoim czasie swoje zrobił i na pewno wielu na przykład zainspirował chociażby tymi swoimi falsetami wysokimi, nie? Między innymi mnie i pewnie Grzesia Kupczyka też, no. A właśnie... Powiedz mi, A jeżeli chodzi o Black Sabbath, bo pytałeś, to tutaj znowu ortodoksów będę musiał zasmucić. Mogę też ortodoksów Judasów zasmucić, na przykład mówiąc, że wolę Judasów z Reaperem, nie? Sorry, boys and girls. Natomiast jeżeli chodzi o Sabbathów, to jeżeli chodzi o wokale w Sabbathach, to dwa ulubione moje wokale, no to Ronnie James Dio i Tony Martin. A Ozzy? Spoko, fajny klimat, mroczny, no ale śpiewać to on tam nie śpiewał za dużo na tych pierwszych płytach, nie? Potem się trochę wyrobił, okej,
No, ale no jak po nim wszedł chyba Dio, tak? Już nie pamiętam. No to jeżeli chodzi o jakby poziom wokalny, no to była przepaść, nie? Powiedz mi, jeszcze, tylko na chwilę w starych czasach zostaniemy. Kiedy wchodziłeś na scenę po raz pierwszy z Turbo, trzęsły ci się nogi? Bałeś się tego występu pierwszego? Wiesz co, może nie trzęsły mi się nogi, natomiast byłem sprzeżywany. Przede wszystkim zastanawiałem się, czy polecą jakieś przedmioty na scenę. I nie poleciały. Zaskoczyło mnie to, że, bo ja no, wcześniej śpiewałem z wieloma kapelami, ale to były wszystko kapele undergroundowe albo takie mocno lokalne, na przykład z Pathology. No z Pathology może tam trochę zaczęło być o nas słychać szerzej niż w Łodzi. Ale nadal no, nie przekuło się to na jakiś tam sukces taki, żebyśmy byli przez szerszą publiczność poznani. No więc ja nie znałem czegoś takiego, że wiesz, ja wychodzę na scenę i mówię: ej, a to wszystko tak, nie? Mówię, co się dzieje, nie? Ludzie klaszczą, ludzie śpiewają ze mną numery. No w ogóle to był dla mnie totalny szok, nie? No i przyjęcie bardzo fajne, także potem jeszcze, nawet, bo ja wtedy jeszcze nie byłem oficjalnie wokalistą, tylko oni mnie testowali, nie? A ja po koncercie to już ludzie do mnie z płytami, ja mówię: spoko, ja wam mogę podpisać, ale ja nie wiem, czy ja będę śpiewał w tym zespole, nie? No i poszło. Teraz tych komentarzy się śmieję, ale na pewno na początku, jak dołączyłeś, były takie porównanie cię do Kupczyka i takie teksty, że Turbo bez Kupczyka to bez sensu, bla bla bla. Tego jest mnie, jak to przyjmowałeś, takie komentarze, takie teksty? Wiesz co, nie, wbrew pozorom nie było tego, przynajmniej na koncertach, tak? Była chryja w internecie, która się odbyła. No to było smutne, tak? To było smutne, przykre, ale no wiadomo, że no jakby człowiek miał takie rzeczy do siebie brać, no to to by się niczym nie mógł zajmować, nie? Bo by się to po prostu skończyło kiepsko dla niego. Natomiast bardzo dwie zabawne historie mogę związane z tym tematem powiedzieć. Jedna to była, zakładam, że pan chciał mi powiedzieć komplement, to tak mu trochę pokrętnie wyszło, bo robiliśmy próbę dźwięku przed jakimś koncertem takim plenerowym i jakiś gościu z obsługi się przysłuchiwał tej próbie. No i jak się skończyła próba, ja stanąłem z boku sceny, on podchodzi do mnie: słuchaj, coś ci powiem, jesteś lepszy od tego prawdziwego wokalisty. Dzięki, stary. To była jedna historia. A druga historia to absolutnie najlepsza historia, jaka mnie spotkała. Wspominaliśmy o tych przedmiotach, co lecą na scenę albo nie lecą, nie? I był taki koncert, na którym poleciał przedmiot na scenę i była to kula, taka jak wiesz, o kulach chodzisz, jak Wojtek ostatnio chodził. Wylądowała obok mnie na szczęście, nie na mojej głowie, kula, nie? No i mówię: okej. A był taki awanturujący się pan tam na publiczności, który mi wygrażał tam, że w ogóle ja powinienem spierdalać z tej sceny, nie? No nie miałem do czynienia z tym panem po koncercie, ale jakiś rok czy dwa lata później graliśmy w tym samym miejscu, słuchaj. I ten pan był z kolegą tam, ja go poznałem już, wiesz, ale już tak mi nie wygrażał, nie? Tak był trochę bardziej stonowany. No i tam była część garderobiana, była odgrodzona takimi drzwiami i tam przy tych drzwiach ludzie się ustawiali, czekali na nas, nie? Ja wychodzę przez te drzwi i ten gościu z tym swoim kolegą stoi, nie? Kolega z plakatem, z pisakiem do podpisania. A ten do mnie podchodzi, tak do mnie podszedł, nie? I mówi: słuchaj, nie lubię cię. Uważam, że nie podoba mi się, jak śpiewasz te stare utwory Turbo. Uważam, że twój głos nie pasuje do nich. Słuchaj, jak graliście tutaj ostatnio, to rzuciłem w ciebie kulą na scenę. Macie gdzieś tą kulę jeszcze? Makao i pomakale, no. To takie historie z Grzegorzem Kupczykiem. Powiedziałeś o Pathology, ale był taki zespół Flashback. Dalej istnieje? Grasz z nimi czy nie? Nie. Ten zespół... graliśmy jeszcze jak w Turbo śpiewałem, ale nie pamiętam, jak to się stało, że przestaliśmy grać. No pewnie ta sama historia, nie? No bo z Pathologią to się rozbiło o to, że nie wiem, chyba dla mnie takim momentem przełomowym był, jak pojechaliśmy do Cornela, do Chojnic, do pubu Cornel, i zagraliśmy dla 13 osób, nie? Ja mówię, no jaki to ma sens, nie? Ja wiem, że my się dobrze bawimy, ale tłuc się przez pół Polski i grać dla 13 osób, no to jednak nie ma większego sensu, nie? Z Flashbackiem nie pamiętam już, jak to się skończyło, no ale jakoś tam
jakoś tak wyszło, że, no, że przestaliśmy grać po prostu. A teraz poza turbo śpiewasz gdzieś w jakiejś kapeli jeszcze, czy nie? W kapeli nie, śpiewam sobie czasem takie akustyczne koncerty. Albo sobie sam z gitarką staję, albo brat mi dośpiewuje chórki, gra na gitarze i bębnia z Patologii właśnie mi na kachonie podgrywa. Także takie fajne i wtedy tam wiesz, Sissy Catch, Kim Wild i te sprawy. Super. Pogadajmy trochę o turbo. Coś tam dłubiecie, nagrywacie w studio, czy gdziekolwiek jakieś nowe numery się kształtują? Nowe numery już się ukształtowały w zasadzie, już są wszystkie nagrane w wersjach demo. Mogę powiedzieć, że ta wersja demo już brzmi lepiej niż wszystkie płyty wcześniejsze turbo brzmiały, bo z tym brzmieniem płyt turbo to jest, wiemy jak jest. Także teraz jest luta. Zajebista. No i no nie chcę zapeszać, ale mam wrażenie, że ta płyta, tak jak ja jej słucham, nie? Z punktu widzenia no, człowieka, który też się jarał turbo, no jak dla mnie ta płyta jest co najmniej o jedną ligę wyżej niż wszystko, co się wcześniej wydarzyło. Nie? Wiem, że to są mocne słowa, ale no, stoję za tymi słowami, bo wiem, co słyszę, jak tego słucham. Nie? Także po tym koncercie Bobiś i Przemek jadą do studia, do Bielsko-Białej właśnie już. Czyli tam, gdzie swój pierwszy koncert śpiewałem. Znaczy nie do tego klubu, tylko no, do tego miasta. I już będą beczki wbijać tam docelowo. No i potem będziemy jechać dalej z koksem. Gdzie można będzie was zobaczyć teraz na jakichś festiwalach? Latem czy jesienią? Jak? Właśnie się dowiedziałem, że wypadły dwa festiwale, na których mieliśmy grać. Na pewno jakiś będzie za tydzień albo za dwa tygodnie tam w stronę Rzeszowa. Nie pamiętam jak się festiwal, latają jakieś nasze zapowiedzi tam w internetach tego. Także za tydzień albo za dwa, o proszę, Oddechy Marłych Światów tam akurat leci ze sceny, nie? Ale połączenie. Diabelski Dom, tam część trzecia chyba. No, także będzie ten jeden koncert, a potem no jest posucha, bo wyleciały jakieś dwa takie większe festiwale właśnie. Chcę zakończyć rozmowę wątkiem, bo gadaliśmy sobie o Purplach, o Black Sabbath. Orgasmatron, grupa Wojtka Hoffmana, tak? Jak u Ciebie było z Motorhead? Lubiłeś Motorhead Lemmy'ego, czy jak to było? Nigdy nie słuchałem, natomiast jakby doceniam to, bo jak gdzieś tam chociażby ze znajomą z Gdańska jechałem samochodem i ona się jara Motorhead, tak jak puściła Motorhead, no to jakby rozumiem siłę tej muzyki, nie? Że to jest po prostu taka luta, która ci taki power daje, coś jak z AC/DC, nie? Natomiast to nigdy nie była moja baja. Na to, co nie zmienia faktu, że oczywiście doceniam i szanuję. A z Orgasmatronem też jest bardzo zabawna historia, bo w weekend majowy był u mnie Bartek Hoffman i robiliśmy sobie muzę razem. Nagrywaliśmy taki kawałeczek solowy mój. I ja potem, okazało się, że Orgasmatrony przyjeżdżają do Łodzi i że on może z nimi wrócić do Poznania, więc się tam ustawił z nimi, że mam go zawieźć do klubu. No i jak go zawiozłem do klubu, jako że wtedy był finał Igi Świątek z Aryną Sabalenką chyba w Madrycie, meczy o takie, że koniec świata, on trzymał laptopa na kolanach, także jak między piłkami jechaliśmy, a jak była wymiana, to stawaliśmy i oglądaliśmy mecz, nie? Dojechaliśmy tak do tego klubu Vultura, gdzie Orgasmatron grał, a w związku z tym, że wyszliśmy w trakcie meczu, to ja wyszedłem po prostu w takich, wiesz, lumpach, takich z kanapy, nie? Jakieś koszulkę miałem taką z czołgiem, białą, poplamioną farbą, bo malowałem w niej pokój wcześniej, nie? I potem ją używałem tylko jako taką po domu koszulkę. No i słuchaj, stoję tam przed tym klubem, z Bartkiem gadam, wychodzi menadżer Orgasmatronów i mówi: ty stary, no to wbijasz kurwa na Ace of Spades na scenę, nie? I śpiewamy z tobą, nie? Ja mówię: okej, no, mogę wbić, nie? No i wbiłem kurwa w tym stroju, rozumiesz, mapeta na scenę i Ace of Spades tam z sierściem. Jeszcze z kolegą z zespołu, teraz nie pamiętam jak ma na imię i nawet nie pamiętam jak zespół ma na imię, ale z takimi indiańskimi pióropuszami grają. Grali już z nami parę koncertów i no we czterech w zasadzie, no bo nas było trzech, plus czwarty był Titus, żeśmy tam na pierdzień. Oczywiście nasza kwestia była: Ace of Spades!
No to tyle, nie? Na koniec, zdążyłeś muzyką, jesteś widać ją pochłonięty, ale masz czas poza muzyką, poza śpiewaniem, masz jakieś pasje robić poza koncertami, kiedy nie koncertujesz, co robisz wtedy? Poza muzyką, znaczy to jest w sumie też około muzyczne, ale od, nie wiem, już w zasadzie 3 lat zacząłem uczyć śpiewu. I mimo, że zostałem do tego namówiony, bo nie wydawało mi się, że będę potrafił to robić, to bardzo dobrze mi to zrobiło, bo się nauczyłem śpiewać w końcu, nie? Jak zacząłem ludziom tłumaczyć, jak to się robi i zgłębiać te wszystkie historie, to stwierdziłem, że po prostu sam się nauczyłem dopiero śpiewać po 40, nie? I myślę, że mam nadzieję, że będzie to słychać na nowej płycie Turbo. Także to jest takie bardzo jakby doświadczenie, które bardzo dużo dostajesz zwrotnej, pozytywnej energii, bo jak widzisz, wiesz, jak ktoś ci przychodzi na lekcję i się męczy i nie może zaśpiewać 3 dźwięków prosto, a ty mu mówisz, tu zrób tak, tu zrób tak, tu zrób tak, nie? On zaczyna śpiewać, a ty mówisz, magic, nie? I on robi takie oczy, mówi, przychodzi do mnie laska, nie? Mówi, bo ja nie umiem wysokiego dźwięku zaśpiewać, nie? Ja mówię, zrób tak, nie? Zrób tak, zrób tak. No i chlas, śpiewa dźwięk, który jest oktawę wyżej niż najwyższy, jaki do tej pory zaśpiewała, nie? I robi, to ja nie wiedziałem, że tak mogę. Ja mówię, no oczywiście, że możesz, a czemu nie? Każdy może. Zaczęliśmy od Bangarang, skończył na Bangarang. Słuchaj, no co byś mógł powiedzieć tym, którzy, nie wiem, albo się wahają, albo jeszcze nie byli na Bangarang, żeby przyjechali tutaj, bo no, ludzi nie jest zbyt dużo, w sensie takim, że mogło być więcej. Co im powiesz? Powiem im tak, patrzcie na to. Tu. Widać, jakie piękne okoliczności przyrody. Po prostu przepiękna. Kukurydza tam jest, tak. Tak, dużo przestrzeni zielonej, wspaniała historia, kontaktu z naturą mamy za mało teraz w tych czasach, także warto przyjechać, pooddychać świeżym powietrzem i tak, jak rozmawialiśmy już u Bobisia na obiedzie, przyjedźcie, że będziecie mogli potem powiedzieć, że dziwiliście się na powietrznej muzyce. Super, dobra, i tu panie Maksym, zakończmy. Dzięki Tomku za rozmowę. Dzięki. Hey!